Katarzyna Dowbor jest jedną z najbardziej doświadczonych prezenterek telewizyjnych w Polsce. Zaczynała w TVP, w której zatrudniona była przez aż 30 lat. Zmiana pracy była dla niej trudna, ale szybko odnalazła się w nowej stacji. Co robi teraz, gdy o jej rodzinie mówi cała Polska? Katarzyna Dowbor przyszła do Telewizji Polskiej w 1983 roku i szybko zdobyła serca widzów w całym kraju. Na antenie Jedynki zajmowała się publicystyką i reportażami. W Dwójce natomiast przypadła jej rola prowadzącej Pytanie na śniadanie, Ogrodowej Dowborowej, czy Szczęśliwej 13 TKI. Niestety po trzech dekadach pracy w państwowej telewizji, kierownictwo zdecydowało się na nieprzedłużenie z nią umowy. Co ciekawe, została wyrzucona z pracy w Święto Pracy 1 maja. To był w ogóle 1 maja, Święto Pracy. Wyszłam na przystanek tramwajowy, usiadłam i dopiero wtedy się poryczałam. A potem stwierdziłam, że zaczynam nowe życie. Długo na bezrobociu nie byłam, bo 2 miesiące później poszłam na casting do naszego nowego domu, mówiła w rozmowie z mediami gwiazda. Co robi Katarzyna Dowbor? Po rozstaniu z TVP gwiazda otrzymała pracę w Polsacie przy produkcji programu Nasz Nowy Dom. 5 lat pracy gwiazdy w tym formacie to pasmo sukcesów. 130 odcinków i 11 pełnych serii to doskonały wynik, a stacja zapowiedziała już 2 następne edycje programu wiosną i jesienią tego roku. Ciągle robię telewizję, czyli realizuję swoją pasję. Przede mną nikt w rodzinie w mediach nie pracował. Ja nagle zaczęłam i okazało się, że to jest to, co chcę robić w życiu. Ilu ja byłam miejscach na świecie dzięki telewizji. Ale program Nasz Nowy Dom jest najfajniejszym w mojej karierze, mówiła dziennikarka. Cała Polska mówi o rodzinie Dowbor. Ogromne zainteresowanie wzbudza również rodzina charakterystycznej gwiazdy. Jej synem jest Maciej Dowbor, popularny prezenter, również związany z Polsatem. Synową Dowbor jest z kolei znana aktorka Joanna Koroniewska, która po wielu latach związku wzięła z nim ślub i przyjęła jego nazwisko jako drugie. To właśnie o niej mówi dziś cała Polska za sprawą zapowiedzianego przez nią powrotu do pracy zawodowej, od czego miała dłuższą przerwę. Aktorka, która najbardziej zasłynęła z występów w M jak Miłość w latach od 2000 do 2013 roku, powraca do grania. Ostatnie beztroskie chwile powoli zapełniam swój kalendarz obowiązkami zawodowymi i już teraz widzę, że parę etatów z tego będzie. Ale co tam, kiedyś trzeba pomyśleć też o sobie. A poza tym, czyż to nieprawda, wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu. Uścisk napisała na Instagramie gwiazda. Czy teściowa pomoże młodej aktorce w powrocie do kariery? Podejrzewamy, że tak. Katarzyna Dowbor ma bardzo dobre relacje z synową, o czym wielokrotnie fani obu pań mogli się przekonać. Proszę zasubskrybuj kanał, dziękuję za likę.